Słuchowisko w radiowej jedynce. Teatr Polskiego Radia. Osamu Dazai. Trzy widoki na Tokio. Opowieść śnieżnego wieczoru. Tego dnia od rana padał śnieg. W drodze ze szkoły wstąpiłam do domu mojej ciotki w Nakano, w zachodniej części Tokio. Dostałam w prezencie dwie suszone mątwy. Gdy dotarłam na stację Kijoji, było już ciemno, śniegu zdążyło napadać ponad 30 cm, ale nadal cichuteńko sypał, zamieniając krajobraz w bajkę. Po kwadransie jazdy pociągiem wysiadłam i skierowałam się w stronę mojej ulicy. Miałam na nogach botki i mogłam w dziarskim nastroju wędrować, wybierając celowo co głębsze śnieżne zwały. Tak doszłam do skrzynki na listy stojącej nieopodal naszego domu i zorientowałam się nagle, że owinięte w gazetę mątwy, które niosłam pod pachą, gdzieś zniknęły. Byłam wprawdzie roztrzepańcem, ale nieczęsto dotąd się zdarzało, bym cokolwiek gubiła. Tego wieczora jednak zgubiłam, pewnie dlatego, że maszerowałam przejęta nagromadzonym śniegiem. Spochmurniałam. To dlatego, że zamierzałam dać mątwy bratowej, która spodziewała się dziecka. Chciałam zawrócić i szukać zguby, ale w drzwiach domu zobaczyłam bratową, która machnęła na mnie ręką. Musiałam więc wejść. Powiadają, że kiedy nosi się w brzuchu dziecko, to odczuwa się straszny głód. Trzeba jeść podwójne porcje, także i za nie. Jak wiesz, mam nienaganne maniery. I dotąd jadłam jak kanarek. Nie zdarzyło mi się też przegryzać czegoś między posiłkami. Ale dziś jest mi wstyd, bo taka jestem głodna. Muszę się do tego przyznać. Znienacka napadają mnie dziwne zachcianki. Czuję gorycz w ustach. Oj, gdybym tylko miała jakąś suszoną mątwę do possania. Zrządzeniem losu, jak na ironię, tego dnia dostałam od ciotki owe suszone mątwy i niosąc je cieszyłam się w duchu z tego, że przekażę je potajemnie bratowej. Milczałam, a przy tym bałam się, że wszystko się wyda, bo ciotka na pewno o wszystkim opowie. Pewnie nie wiecie, ale mieszkam ze starszym bratem i jego żoną, Kimiko. Brat jest nieco ekscentrycznym pisarzem. Dobiega 40, ale nie jest jeszcze ani trochę znany. Zawsze ledwo wiąże koniec z końcem, kładzie się i wstaje jak mu wygodnie, wymawiając się złym stanem zdrowia. Tylko język ma krzepki. Utyskuje wciąż na nas o to i o owo. Ale śniegu napadało. Ciekawe, kto to pójdzie odgarnąć. O, dobrze, że jesteś, Suzunko. Może coś się odgrzejesz. Która godzina obiadu? Jak nie było, tak nie ma. Co to za porządki? Dwie kobiety w domu i nic do jedzenia. Umiesz tylko narzekać albo dogadywać. I na mówieniu się kończy, bo sam nawet palcem nie kiwniesz, by pomóc w domu. Tak. Nie podoba ci się tyle rzeczy? To zajmij się tym, aby to wszystko usprawnić. Ja wykonuję za ciebie wszelką ciężką fizyczną pracę. O, może wziąłbyś raz plecak i poszedł nakupić warzyw? Inni mężowie to przecież robią. Głupia. Ja nie jestem takim prostakiem, zrozumiano? Kimiko, ty też sobie to dobrze zapamiętaj. Nigdy nie wybiorę się na parszywe zakupy. Nawet gdybyśmy mieli poumierać tutaj z głodu. I żeby to było jasne. To jest ostatni bastion mojej dumy. Cóż za wspaniałe postanowienie. Nie miałam jednak najmniejszego pojęcia, czy bratem kierowała troska o kraj, że z taką nienawiścią podchodził do ludzi wykupujących, co się dało, czy może to jego gnuśność sprawiła, że mierziły go zakupy. Nasi rodzice pochodzili z Tokio, ale ojciec długie lata był zatrudniony w urzędzie w Yamagacie, na północnym wschodzie Honsiu. I brat i ja przyszliśmy na świat w Yamagacie. Tam też zmarł mój ojciec, a my z matką wróciliśmy we troje do Tokio.
Brat miał wtedy około 20 lat. Ja byłam malutkim dzieckiem, które matka nosiła na plecach. Nie mogę się denerwować. Ja myślę, że zmywanie uspokaja, weź to zmywanie. Matka zmarła kilka lat temu i teraz nasza rodzina składała się z brata, bratowej i ze mnie. Rozmyślałam znowu o zgubionych mątwach, lecz nagle brat usiadł w fotelu i zaczął opowiadać coś naprawdę ciekawego. Wprawdzie opowieściom brata nie sposób było dawać zawsze wiary, jednak ta historia była wyjątkowo dobra, nawet jeżeli zmyślona. Czy wy wiecie, moje drogie, że oczy człowieka są zdolne przechowywać pejzaże? Kiedy popatrzy się przez chwilę na świecącą żarówkę, to widać ją pod powiekami nawet po zamknięciu oczu. Oto najlepszy dowód. Otóż dawno temu pewien lekarz dokonywał sekcji zwłok młodego marynarza, którego statek rozbił się na morzu. Kiedy zbadał pod mikroskopem gałki jego oczu, odkrył, że w ich siatkówce odbija się piękny widok szczęśliwej rodziny. Lekarz powiedział o tym swojemu przyjacielowi, powieściopisarzowi, a ten wyjaśnił owo niezwykłe zjawisko następująco. Otóż gdy statek rozbił się, morskie bałwany porwały młodego marynarza i rzuciły nim o brzeg, gdzie rozpaczliwie uchwycił się ramy okna latarni morskiej. Z wielkiej radości już miał zawołać o pomoc, gdy nagle zobaczył przez okno latarnika zasiadającego z rodziną do skromnej, radosnej wieczerzy. Nie, pomyślał, jeśli teraz zawołam straszliwym głosem pomocy, radosny nastrój w tej rodzinie pryśnie. W tej samej chwili jego palce, trzymające się kurczowo ramy, osłabły, a potężna fala napłynęła z wielką siłą i porwała ciało marynarza w głąb morza. Lekarz przystał na to wyjaśnienie, uznając, że marynarz był najłagodniejszym i najszlachetniejszym z ludzi. Razem z przyjacielem z szacunkiem pogrzebali jego ciało. Taka to oto opowieść. Brat klasnął w dłonie, a ja pomyślałam sobie, że wyjdę teraz na spacer i z piękną, pełną śniegu scenerią zachowaną na dnie oczu przyjdę do bratowej i powiem: Kimiko, spójrz proszę w głąb moich źrenic. Niech dzieciątko w twoim brzuchu pięknieje. Zaniosę ten śnieżny krajobraz zimowy bratowej w prezencie. O ileż to wspanialszy prezent niż jakieś tam mątwy. Przywiązywanie wagi do jedzenia jest przecież takie prostackie. Przypomniałam sobie, że niedawno bratowa prosiła brata ze śmiechem: powieś mi na ścianie w pokoju obraz kogoś pięknego. Będę codziennie na ten obraz patrzeć, a potem urodzę piękne dziecko. No. Brat zawiesił na ścianie jedno obok drugiego zdjęcia fascynujących japońskich masek Magodziro i Yuki no Komote. I było dobrze. Tylko że pomiędzy tymi zdjęciami przytwierdził fotografię swojej twarzy, wykrzywionej w gniewnym grymasie, co całkowicie zepsuło efekt. To się komponuje. Nawet łagodna Kimiko musiała uznać, że nie jest w stanie tego znieść, bo poprosiła brata, składając przy tym dłonie jak do modlitwy: błagam, zdejmij swoje zdjęcie. Kiedy na nie patrzę, dostaję mdłości. W końcu udało jej się pozbyć tej fotografii, bo gdyby się w nią wpatrywała, z pewnością urodziłaby niemowlę podobne do małpy. Brat miał dziwaczną twarz, choć kto wie, czy sam nie uważał siebie w jakiejś mierze za przystojniaka. Bratowa istotnie chciała ze względu na noszone przez nią w brzuchu dziecko patrzeć tylko na to, co najpiękniejsze na świecie. Wyszłam do ogrodu i wpatrywałam się ze wszystkich sił w otaczający mnie śnieżny krajobraz. Powiedziałam do bratowej: Kimiko, spójrz mi w oczy. Na ich dnie zobaczysz niezwykle piękny śnieżny pejzaż. Spójrz, a na pewno urodzisz dziecko o pięknej śnieżno-białej skórze. Bratowa wpatrywała się we mnie w milczeniu. Twarz jej posmutniała. Wreszcie rzekła z rezygnacją: ej tam, Suzunko, wierzysz w to? Zamiast patrzeć w drętwe oczy, Suzunko, lepiej spójrz w moje. Skutek będzie 100 razy lepszy. Tymi oczami 20 lat patrzyłem na cudowny, śnieżny pejzaż. Do 20 roku życia mieszkałem przecież w górach, w Yamagacie. A ty, Suzunko, nie znasz nawet wspaniałego, śnieżnego krajobrazu z Yamagaty. I dlatego robisz tyle hałasu wokół marnego tokijskiego śniegu. Nawet jeśli twoje oczy oglądały nieskończenie więcej pięknych krajobrazów niż jej, to widziały też tyle samo ohydy. Dlatego masz oczy zabarwione żółcią. Co za bezczelność. Obiadu nie ma, ja was tutaj zabawiam, a tu coś takiego.
Brat napuszył się ze złości i wycofał do sąsiedniego pokoju, zamykając z trzaskiem drzwi. Narzuciłam na siebie cokolwiek i wybiegłam z domu w ciemność nocy. Poszłam w stronę stacji i już na sąsiedniej ulicy znalazłam leżące na ławce moje mątwy. Ktoś zapewne podniósł je i tak ułożył. Złapałam je, otrzepałam ze śniegu i pędem wróciłam do domu. Starannie je obmyłam, osuszyłam, zawinęłam na nowo i poszłam do pokoju bratowej. Zapukałam, ona otworzyła drzwi, a ja z rozwiniętym pakunkiem stanęłam na progu. Z daleka zobaczyłam, jak na widok tych dwóch suszonych mątw mojej bratowej rozjaśniły się oczy. Półmrok. Nasz dom w Mitace zniszczyło bombardowanie, więc przenieśliśmy się do miasta Kofu, skąd pochodziła moja żona. Mieszkała tam jej siostra, a moja szwagierka. Działo się to na początku kwietnia 1945 roku. Samoloty alianckie przelatywały wprawdzie raz po raz nad Kofu, ale właściwie nie zrzuciły żadnej bomby. Nie czuć tu było atmosfery wojny w takim stopniu jak w Tokio. Czułem, że skoro już tyle przetrwaliśmy, to chciałbym jeszcze pożyć i zobaczyć, dokąd ten świat zmierza. Po raz pierwszy od blisko 100 dni mogliśmy spać bez odzieży ochronnej zakładanej na wypadek nalotów. Było nas czworo. Ja, moja żona, nasz synek i córeczka. Płaciliśmy za wynajem pokoi, pożywienie i inne rzeczy, dbając o to, by rodzina żony nie była w żaden sposób poszkodowana naszym pobytem. Do Kofu przybyliśmy w połowie kwietnia. Panował wciąż ziąb i dopiero gdzieniegdzie widać było pąki sakury, rozkwitające tu znacznie później niż w Tokio. Potem nadszedł maj i czerwiec, a w końcu dał się we znaki upał. Głęboka zieleń granatowców lśniła oleiście. Czerwone kwiaty rozkwitały w palącym słońcu, a małe grona winorośli tworzyły ciężkie, długie kiście. Nagle w całym Kofu nastąpiło poruszenie. Posłuchajcie, Nono, podobno bombardowania rozszerzają się i mają objąć również małe i średnie miasta. W magistracie aż huczało dziś od wieści, że Kofu wkrótce też zostanie spalone. Posłuchajcie, Nono, wszyscy szykują się do ucieczki. Zdecydowaliśmy się wykopać dół w ogrodzie i zasypać w nim zabezpieczoną żywność, zestaw naczyń kuchennych, parasol, buty, przybory toaletowe, igłę i nici, słowem najpotrzebniejsze rzeczy, żebyśmy nie żyli w skrajnej nędzy, jeśli dom doszczętnie spłonie. To też zakup, tato, żeby się nie spaliły, bo będę w nich chodziła do pracy, gdy dorosnę. Moja 5-letnia córka przyniosła swoje ukochane czerwone drewniaki. A, tak, tak, oczywiście. Schowamy je. Przez chwilę miałem wrażenie, że kogoś chowamy. Córeczka patrzyła z zadowoleniem, kiedy nasze skarby pokrywała ziemia. Jakby odczuwała to jako niespotykane, wątłe szczęście, zakosztowane w noc przed zagładą. W istocie, po 4 czy 5 dniach dom spłonął doszczętnie. Amerykański nalot uprzedził moje oczekiwania o miesiąc. Obojgu naszym dzieciom pogorszył się wzrok i zaczęliśmy chodzić z nimi do lekarza. Stan syna nie był tak ciężki, ale córka z dnia na dzień czuła się coraz gorzej. Wreszcie przestała widzieć zupełnie. Panie doktorze, powieki tak córeczce napuchły, że zmienił się wyraz całej jej twarzy. Kiedy na siłę próbujemy je rozwierać, gałki oczne ma tak owrzodzone, iż przypominają oczy martwej ryby. Nigdy nie widziałam dziecka w takim stanie. Niezbadane są wyroki boskie. To zakaźne zapalenie spojówek. Te wybuchy, pyły, powietrze zanieczyszczone, w ogóle
Brak podstaw higieny. Ale w obawie, że to nie jest zwykłe zapalenie spojówek, ale zakażenie jakimiś innymi, silniejszymi bakteriami i że może być już za późno tutaj na leczenie, radzę udać się zaraz do innego lekarza, do okulisty. Może sprawa nie jest jednak beznadziejna. Należy mieć świadomość, że KOFU zostanie całkowicie zniszczone. Szpital też pewnie spłonie. W mieście nie zostanie żaden lekarz. Co wtedy stanie się z niewidzącą córką? Nic się już nie da zrobić. Musi pani czym prędzej stąd uciekać. Wszyscy musicie opuścić te okolice. W jednej chwili rozbłysło dookoła. Samoloty zaczęły zrzucać bomby zapalające. Trudno sobie wyobrazić gorszy moment na bombardowanie. Wziąłem niewidzącą córkę na plecy i oboje z żoną zaczęliśmy uciekać. Lekarz gdzieś zniknął. Po drodze 2-3 razy chroniliśmy się w rowie. Uszliśmy może kilometr, kiedy dotarliśmy na otwarte pole. Położyliśmy się i odetchnęliśmy z ulgą, lecz na nasze głowy posypał się nowy deszcz ognia. Córka, choć nie widziała, musiała czuć, że dzieje się coś dziwnego, bo cicho, bez najmniejszego łkania, przylgnęła do moich pleców. Na polu leżało dużo ludzi. Każdy za pomocą ziemi gasił płonące, oleiste, lepkie kule padające koło niego, a potem chwilę odpoczywał. Ryk samolotów wreszcie ucichł. Wróciliśmy do miasta. Na naszych oczach płonęły domy. Trwało to naprawdę długo, nim spaliły się do cna. Razem z dachem i filarami ginęła w płomieniach ich wiekowa historia. Noc bladła. Nadchodził świt. Poszedłem w sąsiedztwo domu szwagierki. W jego zgliszczach stała ona sama, z poczerniałą twarzą. Posłuchajcie. No. Szłam tutaj, jak w omoku. Ale po drodze udało mi się zdobyć jedzenie. Chcesz trochę? Słuchaj, nie traćmy ducha. No. Wygląda na to, że nic się nie stało z tymi rzeczami, które zakopałeś w ogródku. Jeśli ocalały, to przez jakiś czas damy sobie radę. Mogliśmy zakopać więcej, ale to i tak wystarczy. Teraz będziemy mogli prosić o pomoc z podniesioną głową. Odpocznij tu trochę. Masz tu coś do zjedzenia. Jedz. Jedz tyle, ile chcesz. Albo weź dla żony. Dla syna, dla córeczki. No. Patrzyłem na rumowisko, ale martwiło mnie tylko jedno. Choroba oczu córki. Jak można jej teraz zaradzić? Tego dnia znaleźliśmy schronienie na obrzeżach miasta, w domu przyjaciółki szwagierki z jej czasów szkolnych. Wzięliśmy ze sobą wszystko to, co zakopaliśmy w dole. Pożywienie i garnki. Ugotowaliśmy w kącie ogrodu coś do zjedzenia i wieczorem wszyscy położyliśmy się wcześnie spać. Moja żona i szwagierka, pomimo zmęczenia, najwyraźniej nie mogły zasnąć i szeptały między sobą, co teraz począć. Niezbadane są wyroki boskie. Nie można korzystać z uprzejmości tego domu drugi dzień. Oni są przerażeni. Trzeba poszukać innego miejsca. Jutro załadujemy rzeczy na wózek i udamy się do innych znajomych. Mają przestronny dom, a znajomy to dżentelmen o niesłomnym charakterze. Dotarliśmy tam nazajutrz wieczorem i zajęliśmy pokój w głębi budynku. Znaleźliśmy też szpital.
Żona dżentelmena powiedziała od razu żonie, że szpital prefekturalny spłonął wprawdzie, ale lekarze przenieśli się do budynków, które ocalały na przedmieściach, całkiem niedaleko stąd. Rankiem wzięliśmy więc z żoną dzieci i natychmiast wyruszyliśmy, a po około 10 minutach dotarliśmy do podnóża góry, gdzie znajdował się prowizoryczny szpital. Okulistką była kobieta. Córka nie otwiera oczu ani trochę. Myślimy o tym, by udać się gdzieś daleko na wieś, ale źle byłoby, gdyby jej stan pogorszył się w czasie długiej podróży pociągiem. Sytuacja wygląda tak, że jeśli jej wzrok się nie poprawi, to nie możemy nigdzie się ruszyć. Kwadratura koła. Przecież córka lada chwila przejrzy. Gałki oczne są w porządku, więc po 4-5 dniach będziecie pewnie mogli wyruszyć w drogę. To się wszystko pięknie goi. A czy jakiś zastrzyk by się znalazł? Wielki Boże! Znaleźć może by się i znalazł. Zaraz poszukamy. Pani doktor, bardzo proszę. Niezbadane są wyroki boskie. Czy to zastrzyk zadziałał, czy może przyszedł czas wyzdrowienia? W każdym razie drugiego dnia po naszej wizycie w szpitalu córka otworzyła oczy. Jak dobrze. Powtarzałem raz po raz, tańcząc ze szczęścia. Jak dobrze. Jak dobrze. Natychmiast też zabrałem córkę, żeby pokazać jej zgliszcza domu. Widzisz? Dom cały spłonął. No popatrz sama, jak to teraz wygląda. Tak, spłonął. Wszystko spłonęło. Pan Zajączek, domek Odagiri i domek Chino. Wszystko spłonęło. Wszystkie zabawki i moje książeczki. Tak, spłonęło. Ale za to widzę. Wszystko widzę, tato. Wiem, kochanie. Cieszę się. Staliśmy pośród resztek zwęglonego naszego dobytku i płakaliśmy ze szczęścia, że oto naszej córce powrócił wzrok. Nieważne było, że jej oczy patrzą teraz na pogorzelisko naszego życia, na spalony kraj, miasta zniszczone, choć okiem sięgnąć. Cieszyliśmy się z jej uzdrowienia, a kiedy zawyły znowu syreny, z uśmiechem poszliśmy do schronu urządzonego w pobliskiej szkole. Z daleka, z bardzo daleka, nadciągały posępne, czarne dymy płonącego Tokio. Nad okolicą zapadł przesiąknięty odorem spalenizny, gęsty, zawiesisty, duszący półmrok. Merry Christmas. Było pełne nowego, odmiennego wigoru. Wracałem do mego rodzinnego miasta z myślą, że właśnie od tego zdania rozpocznę moją pierwszą po wojnie powieść. Jednak po powrocie moim oczom ukazało się tokijskie życie w swojej niezmienionej postaci. Bombardowania zmieniły wygląd ulic, ale nie przyzwyczajenia ludzi. Rok i 3 miesiące spędziłem w Tsugaru. W połowie listopada 1945 roku przeprowadziłem się z żoną i dziećmi do Tokio, a po przyjeździe miałem wrażenie, jak gdybym nie wyjeżdżał stąd na dłużej niż 2-3 tygodnie. Po długiej nieobecności widzę, że Tokio nie jest ani lepsze, ani gorsze. Napisałem do kolegi, który pozostał na prowincji. Jego charakter nie zmienił się ani trochę. Oczywiście na zewnątrz widać zmiany, ale miasto w swej istocie pozostało takie jak dawniej. Odnosi się wrażenie, że mogłoby się trochę zmienić, a nawet powinno.
bo zaszły tak ważne wydarzenia, bo nastąpił przełom. Tymczasem nie zmieniło się nic. Ubrany w codzienne kimono niebieskie z białym wzorkiem, w płaszczu narzuconym na ramiona, wałęsałem się po Tokio bez celu. Zupełnie jak wcześniej, w ogóle jak dawniej, przed wojną. Na początku grudnia udałem się do położonego na obrzeżach miasta kina i obejrzałem najnowszy amerykański film. Kiedy stamtąd wyszedłem, była 6 po południu, a ulicami bielejącymi od wieczornej mgły szli tłumnie ludzie. Wyczuwalna była już gorączkowa atmosfera nadchodzącego końca roku. Wszedłem do zaprzyjaźnionej księgarni i kupiłem książkę, którą kiedyś miałem, ale zgubiłem. Zobaczyłem też, czy moje dobrze się sprzedają. Następnie skierowałem wzrok ku wyjściu. Młoda kobieta stała tam na czubkach palców i patrzyła na mnie. Wyglądała jak ptak, który za chwilę wzbije się w powietrze. Usta miała lekko rozchylone, ale nic nie mówiła. Szczęście czy pech? Najgorszy pech to spotkać kobietę, za którą kiedyś się uganiało, a do której już nic się nie czuje. Miałem w życiu wiele takich kobiet. Właściwie można powiedzieć, że miałem tylko takie. Zaraz, skąd ja ją właściwie znam? Czy to ta z Shinjuku? Oj, oby tylko nie to. Czy aby jednak? Dzień dobry. Przepraszam bardzo, ale chyba... Czy to pan Kasai? Boże, to... To chyba... Shizuko. Chodźmy stąd, chodźmy. Chyba, że chciałaś kupić jakieś czasopismo. No to teraz. Nie. Przyszłam po pańską książkę. Ale to nieważne. Przyjdę jutro. Wiesz... Nie poznałem cię od razu. A jak matka? Jak zawsze? Myślałem, że to... No, twoja mama. A jak ona? Nie choruje? Mieszkacie wciąż we dwie? Tak. A to może gdzieś niedaleko? Czy trafiłaś tu przypadkowo? Nie, to bliziutko. Tylko mamy straszny bałagan w domu. Nic nie szkodzi. Chodźmy tam zaraz. Wyciągniemy mamę do jakiejś restauracji w pobliżu i się upijemy. Takie spotkanie. Mogliśmy przecież wszyscy zginąć. Tylu ludzi zginęło. Dopiero co zaczęłam naukę w szkole dla dziewcząt i wtedy przyszedł pan do nas. Pamiętam, ojciec już nie żył, byłyśmy same, było lato. A w pańskiej rozmowie z mamą co rusz pojawiało się słowo Ariel. Nie miałam pojęcia, co oznacza, ale w przedziwny sposób utkwiło w mojej pamięci. To był tytuł pańskiej książki, prawda? Szkoda, tak. Że potem wszystko się skończyło i pan przestał nas odwiedzać. Wpadałem w coraz większy samozachwyt. No tak, pomyślałem. Matki dziewczyny nie urzekłem. Sam również nie czułem do niej pociągu. Jednak córka to co innego. Wtedy była mała, a dziś to piękna kobieta. Ciekawe, która z nich, matka czy córka, bardziej się ucieszy. Tak, to była moja powieść, która wtedy wyszła. A powiedz, kiedy wróciłyście do Tokio? W październiku.
Czyli zaraz po zakończeniu wojny. Wydawało się, że jakakolwiek wzmianka o matce, nieważne, krytyka czy pochwała, była zakazana. Stwierdziłem zatem, że dziewczyna musiała być wyjątkowo o nią zazdrosna. Co za szczęście, że się spotkaliśmy. Gdybym wyszedł z księgarni minutę wcześniej, przyszłabyś tam, ale nie spotkalibyśmy się wieki całe. Cóż, przynajmniej przez najbliższe 10 lat. To już blisko. O, tam. Było to paskudne mieszkanie w baraku. Szliśmy ciemnym korytarzem. Na piątych lub szóstych drzwiach po lewej stronie widniało arystokratyczne nazwisko Jinba. Jinba-san! Zawołałem głośno w głąb mieszkania i byłem pewien, że usłyszałem wejść w odpowiedzi. Dziewczyna znieruchomiała. Krew odpłynęła jej z twarzy, a dolna warga wykrzywiła się straszliwie. Nagle wybuchnęła płaczem. Zaczęła chaotycznie opowiadać. Okazało się, że jej matka została straszliwie poraniona w czasie nalotu na Hiroshimę, a kiedy majaczyła w agonii, wypowiedziała moje imię. Córka wróciła sama do Tokio. Nie była w stanie powiedzieć mi o śmierci matki i, nie wiedząc, co począć, przyprowadziła mnie aż tutaj. Nie weszliśmy nawet do mieszkania. Zawróciliśmy i udaliśmy się w okolice dworca, gdzie pełno było barów i stoisk z jedzeniem. Matka dziewczyny uwielbiała węgorza i często go im obu przynosiłem. Ale dziewczyna nie mogła tego pamiętać. Zajrzeliśmy do budki z węgorzami i usiedliśmy na oświetlonej rzęsiście werandzie. Czym mogę służyć? Poprosimy o 3 nakrycia, oczywiście rybę i 3 sake. Niebawem stanęły przed nami 3 talerze z małymi porcjami węgorza. Zostawiliśmy na razie środkowy talerz, nietknięty, i zabraliśmy się do jedzenia porcji na 2 pozostałych. Ten środkowy był dla jej mamy. Po chwili pojawiły się też 3 czarki pełne alkoholu. Wziąłem czarkę ze skraju i wychyliłem ją do dna. Jakiś dżentelmen siedzący w głębi lokalu zaczął głośno rozprawiać z właścicielem. Opowiadał wielce nudne i zdumiewająco wręcz nieudolne, pozbawione smaku żarty, z których sam zaśmiewał się do rozpuku. Właściciel śmiał się dla towarzystwa. Po prostu coś takiego powiedział. No siebie! I dlatego siebie tu mnie miał. Siebie! Jabłuszka są słodkie, ja to rozumiem. A jak się czuję? To siebie! Mam łeb nie od parady siebie. Mężczyzna plutł bez przerwy żarty, które nie były w żadnym stopniu zajmujące. W jednej chwili poczułem, że mam dosyć tego wybrakowanego poczucia humoru Japończyków upojonych alkoholem. Dżentelmen i właściciel budki mogli się razem śmiać do woli, ale ja piłem bez cienia uśmiechu, wpatrując się pustym wzrokiem w ludzi, którzy przechodzili pośpiesznie ulicą, zajęci swoimi sprawami u końca roku. Dżentelmen nagle powstał i podążył wzrokiem za tłumem idącym na zewnątrz. Raptem zasalutował ręką do kapelusza, wrzasnął na całe gardło. Hello, hello, Merry Christmas! Obok przechodził amerykański żołnierz. Nie wiedzieć czemu parsknąłem śmiechem na ten właśnie żart. Żołnierz z grymasem dezaprobaty przemaszerował wielkimi krokami, lustrując wzrokiem wszystkich siedzących na werandzie. Shizuko, może zjemy też tego węgorza dla mamy? Tak trzeba.
Dobrze. Zjedzmy go. Po połowie. Zbliżyłem pałeczki do środkowego talerzyka, który pozostawał nietknięty. Dziewczyna uśmiechnęła się wreszcie szeroko. Oczy jej rozjaśniały. Wyglądała jak swoja matka w tamtych dawnych, minionych czasach. Wtedy dawniej na innej planecie, przed wojną, kiedy do nich przychodziłem. Jedzenie z talerzyka parowało powłóczystymi powrozami i byłem przekonany, że przede mną siedzi zasnuta w tej mgle właśnie ona. Tokio jest takie jak zawsze. Nie zmienia się ani trochę. Było to słuchowisko na podstawie prozy Osamu Dadzaja. Wystąpili Justyna Ducka, Anna Grycewicz, Ewa Kania, Anna Pijanowska, Hanna Skarga, Katarzyna Skarżanka, Ala Warchocka, Marek Barbasiewicz, Grzegorz Kwiecień, Tomasz Lipiński, Paweł Szczesny i Kamil Maria Banasiak. Przekład Katarzyna Sonnenberg-Musiał. Adaptacja radiowa Tomasz Lerski. Realizacja akustyczna Maciej Kubera. Opracowanie muzyczne i reżyseria Kamil Maria Banasiak.